Na swojej zawodowej, prywatnej drodze spotkałam wielu fantastycznych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę dalej. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. W imieniu swoim i Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej zachęcam Państwa do śledzenia tego cyklu. Wywiady ukazywać się będą 2 razy w miesiącu na fundacyjnym YouTubie, na Facebooku Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej oraz na moim prywatnym profilu. Do posłuchania. Uczymy się od najlepszych. Dziś spotykam się z Janną Janikowską, którą znamy się od bardzo, bardzo dawna. 16 lat. Pracujemy razem i która jest też dla mnie taką osobą, w której energii mogłoby wiele pozazdrościć. Przypominasz sobie nasze pierwsze spotkanie fundacyjne? Nie, bo nie wiem, czy ty byłeś na tej wycieczce w Biskupinie. Nie kojarzę cię, ale nie kojarzę cię, jak mieliśmy... A to już było po prawie roku, jak mieliśmy spotkanie, taki piknik rodzinny, ale już nie pamiętam, gdzie to było. Tak, bo to był czas pikników rodzinnych i też takich jednak... Gdzieś tam byliśmy na takim wyjazdowym tym byliśmy i tam była wtedy i z Poprotni byli, i z Goliny, ale z Konina chyba nie, bo nie kojarzę Koniniaków. Właśnie, bo jesteś osobą, która tak naprawdę swój fundacyjny czas... dzieli pomiędzy Konin a Golinę. Tak. I to już od lat. Czy jest coś takiego, co według ciebie łączy te dwie grupy? Zamiłowanie do teatru. Też tak myślę. I to, że oni lubią pracować. Lubią działania artystyczne, plastyczne, muzyczne. No, ale przede wszystkim teatr ich łączy. A skąd czuje zamiłowanie do teatru? A to nie wiem skąd. To się Opowiadałaś kiedyś, że jako dziecko, nastolatka tańczyłaś. To też formę ekspresji. To tak, ale to jest co innego. To jest ekspresja muzyczna, taneczna, taka rzecz. Ale taka stricte teatralna, no to się zaczęła w fundacji. Bo jak pracowałam w przedszkolu, przygotowałam różne przedstawienia, ale one były bardziej na zasadzie takiej uroczystości, jak dla rodziców się robiło uroczystości. Ale to nie było typowo teatralne, tylko to było takie wyuczenie roli i dziecko wychodziło, następne wchodziło, nie? Także to nie mogę powiedzieć, że to było takie typowo teatralne, chociaż to takie niektóre elementy można było, ale zaczęło się od tego, że mieliśmy przygotowywać w Golinie krzesiwo. I wtedy Przemek Góralski był instruktorem, ale on mógł dopiero być na zajęciach około 17. Więc ja, żeby uczestnicy od 16 mieli jakieś tam zajęcie, to ja do nich najpierw w Golinie, ale i w Koninie przychodziłam, czy do Goliny przyjeżdżałam i robiłam różne zajęcia. I tak się od tego się właściwie zaczęło. I tak się wciągnęłam. Najpierw byłam asystentką. Potem jak pojechaliśmy do Lublina na seans, to nas Michał Stanowski zachęcił, żeby przyjechać na takie warsztaty dla instruktorów. No i wtedy zaczęłam patrzeć trochę inaczej na działanie właśnie teatralne, bo nigdy nie miałam takiego doświadczenia pracy z aktorem i na pewno popełniałam wcześniej wiele błędów, chociaż się uczyłam. Tam obserwowałam i Przemka i na różnych innych warsztatach. Ale to nie było to, dopiero Michał... Uczymy się przez doświadczenie, przez dotknięcie. Tak, ale Michał kilka takich mądrych kierunków, właśnie to, że jesteśmy odpowiedzialni za naszych wychowanków, że jeśli oni wyjdą na scenę i ktoś ich z widowni wyśmieje, ale nie w tym sensie, że to było jakieś wesołe i dlatego się śmiejemy, tylko wyśmieje, bo źle była odegrana rola, to jest nasze złe przygotowanie tej młodzieży, że my jesteśmy za nich odpowiedzialni, żeby oni się mogli spełnić, żeby się dobrze czuli na scenie, żeby pokazali się z jak najlepszej strony. Tego nie wiedziałam, to właśnie dopiero Michał... Ale też muszą być gotowi na to, że są oceniani, bo to jest ich 5 minut, ich szansa, ich spełnienie, ale też pierwsze takie trudne doświadczenia, na przykład to, że oni sami czują niedosyt. Tak, że mogliby lepiej na przykład. Tak, tak. I im oni dłużej występują, tym mają większą samoświadomość. I na początku wszystko super pięknie,
A jak żeśmy przygotowywali w ubiegłym roku ten spektakl Niezwyczajni, to w pewnym momencie taki był fragment, że dzieje się akcja na ulicy i na ulicy się wszyscy spieszą, nie zwracają uwagi, że tam gdzieś za oknem są ludzie, że oni są zamknięci, że być może są z niepełnosprawnością, być może jacyś inni, nikt na nich nie zwracał uwagi. I to tak było w konwencji tego Teatru Cieni. Tak chodziło mi o to, żeby byli w cieniu. I w pewnym momencie Edyta zwróciła z Goliny na to uwagę, ale mówi, że jak Iwona ich obracała, że oni mają się w kierunku tego ekranu, ale ekran był biały, bo nie było zgaszone światło, więc nie było widać, co jest za ekranem. I mówi, no ale to widownia nie będzie wiedziała, czemu my się obracamy. To wszyscy powiedzą, a co, do białego ekranu się obracamy? Świetne spostrzeżenie, a takie świadome. I wtedy sobie pomyślałam, aha, czyli oni już też potrafią wyciągać mądre wnioski z tego. Oni też potrafią wnieść to, co robią, nie? To jednak te warsztaty, bo przecież też byli z nami w Skrzynicach na warsztatach, byli z nami w Poznaniu na warsztatach teatralnych. I to nie jest tak, że oni tylko sobie spędzili fajnie czas, ale widać było, że oni się też rozwinęli. A co według ciebie ty wnosisz? Co uważasz, że powinna mieć taka osoba, która pracuje z grupą, żeby te działania właśnie były takie spójne, sensowne i dawały wszystkim satysfakcję? No myślę, że najpierw muszę ja poznać, co bym chciała zrobić. Że to nie jest tak, że na żywioł, bo to się w sposób niepełnosprawnie, to wszystko i ujdzie. Ja muszę najpierw przemyśleć, co ja bym chciała zrobić, jak ja to widzę, jaką ja mam wizję tego, co chcę zrobić. I potem muszę przełożyć tym moim uczestnikom. I my, to nie jest tak, że my od razu próbujemy i robimy jakieś tam sceny czy coś. My najpierw rozmawiamy na ten temat. Jakbyśmy to widzieli, czy tak może być, czy może coś innego. I to czasami są 2 i 3 spotkania, żeby to wszystko przegadać. I jak widzę, że oni też zrozumieli to, co ja chcę zrobić, sens tego, co chcemy pokazać, że to będzie fajne, to wtedy dopiero zaczynamy pracować. I wtedy, po tych przygotowaniach, oni mając tą świadomość, dlaczego grają, dlaczego to jest tak, i co oni mogą do tego spektaklu wnieść? Często też bardzo spontanicznie, bo ja pamiętam sytuacje, kiedy były takie fragmenty, w które nie były w scenariuszu, które pojawiły się nagle, ale zostały to tak nagrane, tak zagrane przez nich, że wszyscy byli przekonani, że jest to element scenariusza. Tak, bo ja nie trzymam się, nie mamy takich ścisłych ram, tak? Nie mamy, że w każdej próbie musimy mówić to samo. Oni się nie uczą ról na pamięć. To jest też kwestia specyfiki konkretnej grupy. Tak, oni się nie uczą ról na pamięć, ale to jest celowe działanie, bo wiem, że jak się ktoś by zdenerwował i zapomni swoją kwestię i potem cała grupa, no co robimy dalej, zapowietrzą się i spektakl wtedy padnie, bo to będzie widać. Ja im za każdym razem mówię, że słuchajcie, my wiemy i wy wiecie, co ma w tym spektaklu być. Jak się pomylicie, tylko wy o tym wiecie i macie grać tak, żeby się widownia z niej zorientowała. Żeby widownia myślała, że tak ma być. I dlatego my na początku nie ćwiczymy całego spektaklu. Ćwiczymy sobie poszczególne scenki i często je nagrywamy. I potem sobie siedzimy i oglądamy. I czy ta scenka będzie dobra? A może byśmy to zmienili? A może byśmy to zmienili? Czasami całość zmieniamy. I jak oni się ograją w tym wszystkim, to ja mam świadomość, i oni też taką świadomość mają, że jak nie powiem tego słowa, tylko powiem inne słowo, które ma podobny sens, to ta scena będzie dobra. I nie będzie widać, że ojej, bo ja miałam co innego powiedzieć. Mhm. Bo na tym polega. I u nas większość naszych działań, naszych sztuk teatralnych jest na zasadzie improwizacji. To jest bardzo trudne. To wbrew pozorom się tak to może sobie coś tam zaimprowizować. Nie, to jest trudne, żeby dobrze zaimprowizować, żeby ta improwizacja miała sens i żeby była jasna i czytelna dla widzów, no to ona musi być mądrze zagrana.
Ale właśnie dzięki temu, że my te sceny odgrywamy po kilka razy, to ta improwizacja wtedy zadziała, nie? Tak, i nawet jeśli dochodzi do tego element zaskoczenia i stresu związanego z tym, że są na scenie, bo to jest ich 5 minut. Najczęściej mało mają takich chwil, kiedy mogą powiedzieć tak, ja nie jestem tą niepełnosprawną Edytą czy Karoliną, ja jestem aktorką. Tak. Oni się czują. Oni już zauważam, że oni mają coraz większą samoświadomość tego, że ja jestem aktorką i to wydali na spektaklu. To jest co ciekawe, że oni przed spektaklem to się zachowują tak stresująco, nie? Bo to czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ale wychodzą na scenę i pokazują, o, patrz na mnie, mnie podziwiaj, bo ja tu jestem teraz i w tym momencie patrz na mnie. I mi się wydaje, że to, że oni ileś tam razy grali, to właśnie tak na nich zadziałało, że potrafią pokonać stres, a pokazać się z jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że dla ciebie też jest ważne to, żeby nieustannie się rozwijać. Że pomimo tego, że od lat działasz w fundacji, że wcześniej przecież bardzo dużo robiłaś w przedszkolu, bo z tego, co starszego czasu pamiętam, że nie tylko przedstawienia teatralne, ale na przykład zajęcia z Weroniki Szarbon, które prowadziłaś nawet dla dzieci ze swoimi tatusiami. Tak. To jest rzadkość. Oj, to było super. To było takie doświadczenie właśnie rewelacyjne. Rewelacyjne zabawy tata, a tak się akurat złożyło, że były tatusiowie i synusiowie. Nie było ani jednej dziewczynki, bo w tej grupie, w której to prowadziłam, były tylko 4 dziewczynki, a tatusiom tych dziewczynek akurat termin nie pasował. Więc przychodzili tylko tatusiowie i synusiowie. Myśmy się wszyscy razem bawili. I tatusiowie się świetnie bawili, i chłopcy. I było widać, że oni nawiązali takie głębsze relacje. Na początku kilku, bo to nie powiem, że wszyscy, ale kilku tatusiów nie wiedziało tak do końca, jak mają z tymi swoimi synami ćwiczyć. Czy mogą się przytulić? Jakie te przytulania? Bo to tak się mówi, ten zły dotyk, nie? Więc nie wiedzieli, ale jak już robiliśmy te zajęcia w maju, w czerwcu, to już wtedy super. Wszyscy żeśmy się i kulali, i podnosili. Ja tylko się bałam, jak mieliśmy takie huśtanie w kocach, żeby, wiadomo, że ojcowie mają więcej siły, nie? Tak jak robiliśmy z mamami, to 4 mamy stały, żeby jedno dziecko pochuśtać, a tak do dwóch tatusiów huśtało, ja się tylko bałam, żeby z tego koca nie wyrzucili. Ale to było przez całe moje zawodowe życie, nie miałam tak świetnych właśnie zajęć z rodzicami, bo robiłam zajęć z rodzicami, robiłam dużo, bo robiłam takie co miesiąc zajęcia, bo w miesiąc razem z dziećmi i na te zajęcia przychodziły całe rodziny, przychodziła mama, tata, rodzeństwo, czasami było 70 osób na sali i myśmy się wszyscy razem bawili, ale te właśnie zajęcia z Weroniki Szerbon, z tymi tatusiowie, synusiowie, do końca życia będę pamiętać. Ale tutaj w fundacji też dużą wagę przywiązujemy do pracy z rodzinami, z rodzicami. I ty też na to zwracasz uwagę, że jeżeli coś się dzieje, żeby od razu jednak zadziało się coś pozytywnego. Tak, no bo to wzmacnianie pozytywne da dużo większy efekt niż ganienie kogoś. Jak się powie, o super tego, ale wiesz co, jeszcze bym to ciut poprawiła, nie? To jest takie przesuwanie, trochę podwyższenie poprzeczki, tak. Ale wciąż w ich zasięgu. I to oni się wtedy, aha, czyli dobrze robię, to spróbuję zrobić lepiej. A jakbym powiedział, tam to mi się nie podobało, spróbuj inaczej, to ten uczestnik się spina. To już nie daje takiego efektu, nie? Zawsze to wzmacnianie pozytywne daje dużo lepsze efekty niż... Ale też wzmacnianie poprzez na przykład poznawanie nowych rzeczy, dotykanie nowych rzeczy. Ty jesteś osobą, która też wiele razy brała udział w różnego rodzaju warsztatach, chociażby z tego naszego projektu Arteterapia, więc to są i zajęcia teatralne, i zajęcia muzyczne, i zajęcia plastyczne. I z każdego tego zajęcia coś wynoszę dla siebie i dla innych. Bo jak ja się rozwijam, to ja jestem w stanie pokazać innym, że można. Jak ja bym stanęła w miejscu i powiedziała, już wszystko umiem, już jestem najlepsza, to wydaje mi się, no tak w każdym razie ja myślę, że nie byłoby to dobre. A co jest dla ciebie dobre teraz? Co sprawia ci radość? Co sprawia mi radość? Właśnie zajęcia z Goliną i z Koninem. Naprawdę, oni mi dają tyle radości,
tyle ciepła, tyle serdeczności, że jak ja idę do nich na zajęcia, to ten czas tak przeleci, bo już jest koniec. I widzę, że muszę się dla nich na nowo uczyć, bo stale trzeba im coś tam nowego pokazywać, coś im dawać, coś z nimi nowego robić, bo inaczej się będą nudzić. Ale i ty byś się przy tym nudziła. Tak, ja nie umiem dwa razy poprowadzić takiego samego zajęcia. I właśnie przez to, że ja chcę im dawać coś nowego, to ja się uczę. A jak ja się uczę, to ja się rozwijam. I mój mózg pracuje, a nie się zwija. Więc jestem cały czas, dzięki nim jestem cały czas młoda. Bo to nie jest kwestia metryki, nie. A podejścia do życia. Do życia, i tak. Takiego postrzegania świata. No. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś spróbować? Zakładając, że nie masz, żadnych ograniczeń. Na tym nie myślałam, co bym chciała spróbować. Pamiętam, jak mówiłaś zawsze, że lubisz podróże, że w ogóle lubisz poznawać nowe rzeczy, nowe miejsca, nowych ludzi. To tak. I się staram, jak tylko no teraz ze względów rodzinnych, no nie, to mój czas jest trochę ograniczony i możliwości ograniczone, ale tak, lubię podróżować i lubię podróżować sama, ale często jest tak, że jadę na przykład na wycieczkę po to, żeby poznać jakiś teren, a potem pojechać w to samo miejsce sama, żeby pobyć dłużej, żeby na spokojnie coś tam obejrzeć, żeby pobyć z nowymi ludźmi. Ja w ogóle lubię ludzi. Lubię ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać ludzi i to chyba to nowe wezwanie. Z takich nowych wyzwań? Już tutaj satysfakcji z pracy, z nowych... nowych spektakli i tego, żebyś zawsze miała w sobie tą samą pozytywną energię i umiała i dzieliła się tym z innymi. Tylko ja Ci bardzo życzę i dziękuję za spotkanie. Jeszcze chciałam dodać to, co ja cały czas mówię i moim goliniakom i moim koniniakom, że oni mi dają więcej niż ja im. Dziękuję.